Witaj na mojej drugiej lekcji z cyklu usprawniania barków, aby służyły nam jak chcemy, a nie tak jak one chcą. Oglądasz drugi z trzech filmików odnośnie budowania siły i mobilności pod kątem trików na rurze oraz stania na rękach. Zawarłam tu ćwiczenia, które są skuteczne i jednocześnie bezpieczne oraz pomogą Ci przełamać strach w staniu przy ścianie, a przede wszystkim ustawić barki w odpowiedniej pozycji. Rozgrzewkę zaczynamy od głowy. Góra-dół. Skręty. Zgięcie boczne. Lekkie krążenia. Drugą. No dobra, przejdź do podporu klęcznego. Wykonuj maksymalne zgięcie kręgosłupa do góry i do dołu, pracując również głową. Teraz napnij brzuch i chodzą same łopatki. Teraz sam brzuch. Teraz rozciągamy żebra na boki. Na koniec krążenia tułowiem w jedną i w drugą stronę. Połóż dłonie na szerokość barków, wyprostuj łokcie i dociskaj klatę do podłogi. Wysuń ręce jak najdalej potrafisz. Kontra. Powtarzamy. Jeśli chcesz pogłębić zgięcie, podeprzyj się na palcach. Kontra.
Wróć do podporu klęcznego i ustabilizuj brzuch poprzez lekką rotację miednicy. Jedną ręką sięgaj jak najdalej za siebie, wykonując skręt w klatce piersiowej. Zrób ze mną serię na każdą stronę. Zmiana. Ćwiczenie na mobilizację. Weź kostkę lub książkę podobnej grubości i ułóż ją pod kolanem zgiętym do 90 stopni. Twoim zadaniem jest nie oderwać kolana od podpórki. Wykonuj ruch górną ręką, wyciągając rękę jak najdalej od siebie. Przy każdym powtórzeniu coraz niżej. Przygotuj się i wykonaj ze mną dwie serie. Przygotuj się i start. Przetrzymaj przez chwilę rękę na dole. Zmiana. Przetrzymaj przez chwilę rękę na dole. Teraz wytłumaczę Ci, jak wykonać kolejne ćwiczenie. Spójrz. Z podporu klęcznego ze zrotowaną miednicą przechodzę do skłonu z prostymi plecami.
Nie musisz dotykać piętami podłogi. Następnie zejdź biodrami w dół do podporu. Następnie do wygięcia. Z tej pozycji przez podwijanie miednicy przejdź do siadu na piętach. Nie dotykaj podłogi kolanami. Teraz spróbuj wykonać ze mną cykl 4-5 powtórzeń, przytrzymując się chwilę w każdej pozycji. 3, 2, 1, start. Następnie przechodzimy do ćwiczenia uczącego napięcia ciała w staniu na rękach. Połóż się na brzuchu. Napnij pośladki i zrotuj miednicę, maksymalnie napinając brzuch. Złącz nogi. Zrób puentę. Wyprostuj ręce przy uszach i wyciągnij w stronę sufitu. Zatrzymaj filmik i wykonaj serię 10 powtórzeń. Na końcu przytrzymaj przez 10 sekund. Przejdź do podporu klęcznego. Napnij brzuch. Prostuj na wysokość korpusu rękę i przeciwną do niej nogę. Zrób ze mną kilka powtórzeń. Spróbuj trudniejszy wariant. Zegnij mocniej kolana, aby stopy były w powietrzu. Zachęcam również do spróbowania tego ćwiczenia w desce. Ćwiczenie wzmacniające nadgarstki. Oprzyj dłonie na macie na szerokość barków. Oprzyj wewnętrzną część kolan na łokciach. Wychyl się do przodu, przenosząc ciężar ciała na dłonie. Wychyl się jeszcze mocniej. Napnij brzuch. Spróbuj trudniejszy wariant, kiedy kolana są oparte nad łokciami. Wybierz wersję, którą będziesz trenować, do momentu, aż oderwiesz stopy od ziemi.
bonusowe ćwiczenie, które dla mnie osobiście było przełomowe. Nauczymy się go wspólnie. Najważniejsza wskazówka: w każdej z tych pozycji odpychaj się rękami od podłogi i napinaj mocno brzuch. Pamiętaj też o prostowaniu kolan. Krok pierwszy. Usiądź na macie, złącz i wyprostuj nogi. Połóż dłonie przy kolanach i podnieś biodra. Krok drugi. Energicznie połóż dłonie przy kolanach, próbując podnieść najpierw biodra, a potem nogi. Krok trzeci. Unieś biodra nad matę i podnoś nogi na przemian. Zatrzymaj filmik i zrób po 10 powtórzeń. Krok czwarty. 10 powtórzeń, kiedy próbujesz podnieść dwie nogi. Pokażę Ci teraz serię wprawek do stania na rękach. Po każdej instrukcji zatrzymaj filmik i wykonaj ćwiczenie. Wprawka numer 1. Oprzyj dłonie pod ścianą. Jedną nogę zegnij, drugą wyprostuj i obciągnij. Napnij pośladek i odpychaj się mocno rękami. Wykonuj wymach nogą, coraz wyżej, delikatnie wybijając się z drugiej nogi. Zrób po 5 powtórzeń na każdą stronę w dwóch seriach. Wprawka numer 2. Zrób wymach nogą, tak jak poprzednio. Z tym, że wyrzuć drugą nogę do góry, aby zrobić tak zwane nożyce nogami w powietrzu i wylądować na tej samej nodze, która robiła wymach. Wprawka numer 3. Stań pod ścianą, zginając ciało w kształt litery L. Napnij brzuch, rotując miednicę, ale trzymaj plecy proste. Klęknij tyłem do ściany, zachowując kąty proste w kolanach, biodrach, pachach i nadgarstkach, tak zwana reguła 4K. Unieś biodra, blokując się rękami, spróbuj wyprostować nogi. Utrzymuj stałe napięcie brzucha. Zatrzymaj film i wykonaj tyle powtórzeń, ile jesteś w stanie, spędzając w pozycji jak najwięcej czasu. Wprawka numer 4. Kiedy już poprzednia pozycja nie sprawia większego problemu, zacznij w niej progresować, przesuwając stopy coraz wyżej. Cały czas rotuj miednicę i spinaj pośladki. Nie musisz próbować tego teraz, ale włącz to ćwiczenie z czasem do stałego repertuaru. Wprawka numer 5. Oprzyj ręce pod ścianą i w rozkroku przeciągnij nogi jak najbliżej siebie. Przenoś ciężar ciała stopniowo coraz bardziej na ręce. Wprawka numer 6. Nie jest to moje ulubione wejście, ale możesz również próbować podskakiwać obunóż. Chodzi o to, żeby przeciągnąć biodra nad barki i poczuć ciężar ciała na rękach. Na koniec spróbuj, jeśli chcesz, stanąć po prostu na rękach przy ścianie. Teraz przechodzimy do ćwiczeń rozciągających. Weź wąską gumę lub pasek lub sznurek związany w pętlę. Załóż pod łokciami. Oprzyj ręce łokciami o krzesło, zejdź klatką jak najniżej i przełóż głowę.
Zegnij łokcie i próbuj dłonie rozpychać na zewnątrz. Przytrzymaj 10 sekund. Po każdym wytłumaczeniu zatrzymaj filmik i wykonaj tyle razy, ile czujesz, że potrzebujesz. Zejdź klatką jak najniżej. Połóż rękę przed sobą, wnętrzem dłoni do góry. Dociśnij drugą ręką i wydłuż bok. Powtórz na obie strony, przytrzymaj 10 sekund. Oprzyj rękę o ścianę, dłoń skręć na zewnątrz palcami do dołu. Odkręć klatkę na zewnątrz i pamiętaj o ściągniętych łopatkach. To ćwiczenie wykonuj z napiętym brzuchem. Wyciągnij proste ręce jak najwyżej, klatkę piersiową zbliż do ściany. Przytrzymaj przez 3 głębokie wdechy, powtórz w miarę potrzeby. Stań tyłem do ściany lub jeśli masz o co, to się oprzyj o framugę drzwi lub filar łóżka. Stań na palcach, aby oprzeć nogi. Wyciągnij ręce nad głowę i wypchnij klatkę piersiową do przodu. Powtórz kilka razy. Bardzo Ci dziękuję za Twój czas i uwagę. Wybrałam takie ćwiczenia, które wydają mi się proste, a jednocześnie pomagają w typowych problemach przy nauce stania na rękach. Im więcej będziesz ćwiczyć, tym szybciej się tego nauczysz. Życzę wytrwałości i sukcesów.